Cześć wszystkim, tu Gosia Piecha z Centrum Języka Angielskiego CEL. Witam Was serdecznie w serii krótkich lekcji pod tytułem Słówko do egzaminu ósmoklasisty. Chodźcie teraz ze mną do mojego komputera i zobaczcie, czego się dzisiaj nauczymy. Dzisiaj naszym słówkiem do egzaminu ósmoklasisty jest pozbywać się. Popatrzmy sobie na sytuację. Mamy chłopaka, który trzyma śmieci i policjanta. I policjant mówi, co ty robisz? Czy próbujesz pozbyć się wszystkich dowodów, zanim przeszukamy twój dom? A chłopak mówi, właściwie wynoszę moje śmieci. Okej, dobrze. Jak myślicie, czego tutaj brakuje? Jak powiedzieć po angielsku pozbyć się czegoś? Jak widzicie, jest to takie wyrażenie, które składa się z jakichś trzech słówek. Zatrzymajcie sobie nagranie, jeśli chcecie się dłużej zastanowić i jak będziecie gotowi, to wróćcie. Dobrze, popatrzmy sobie, czego tutaj brakowało. What are you doing? Are you trying to get rid of all the evidence before we search your house? Actually, I'm just taking my rubbish out. Ok, czyli wyrażenie get rid of. To jest właśnie pozbywać się czegoś. Tutaj w tym króciutkim dialogu chciałam Wam zwrócić jeszcze uwagę na inne rzeczy. Po pierwsze, zobaczcie, jest tutaj użyty czas present continuous, tak? Co ty robisz? Bo teraz w tej chwili co robisz, tak? I dlatego tu jest właśnie what are you doing? Are you trying? Tutaj jest też I'm just taking my rubbish out, tak? Czyli present continuous, czyli czasownik być, jeśli chodzi o budowę i końcówka ing w czasowniku. Dlatego, że właśnie to się dzieje teraz w tej chwili. Tutaj jeszcze jest taka jedna rzecz. Zobaczcie, po tym słówku before, my po polsku tutaj użylibyśmy czasu przyszłego, tak? Zanim przeszukamy twój dom. A w języku angielskim jest parę takich słówek, po których nie używamy czasu przyszłego. Pomimo, że mówimy o przyszłości. Może pamiętacie pierwszy tryb warunkowy. Tutaj mamy słówko if albo when, albo unless, chyba że też już o nim wspominaliśmy sobie wcześniej. I before też należy do takich słówek właśnie, gdzie nie użyjemy po nim czasu przyszłego, pomimo że mówimy o przyszłości. Dobrze. Jeszcze chciałam wam tutaj w tym filmiku pokazać różnicę między słówkami search, jako szukać, przeszukiwać, look for i seek, ponieważ pod jednym filmem zostałam o to poproszona i w tym filmie chciałam Wam tą różnicę pokazać. Muszę tylko wyjść na chwilkę tutaj z tego i przejdę sobie do słownika. Okay. Czekajcie sekundkę. Dobrze. I popatrzcie, tutaj w słowniku przygotowałam trzy zakładki. Look for, search i seek. Popatrzmy sobie, jaka jest różnica między tymi słówkami, bo wszystkie można przetłumaczyć jako szukać. Zobaczcie, look for to jest takie ogólne słówko, jeśli chodzi o szukanie czegoś. Po prostu próbujemy coś, jeśli próbujemy coś znaleźć, to możemy właśnie użyć słówka look for. Zobaczcie, tutaj mamy na przykład I've been looking for you, tak? Everywhere, czyli wszędzie ciebie szukam. Albo I'm looking for a job, szukam pracy. Też tutaj można tego użyć w takim znaczeniu spodziewać się. Tutaj mam na przykład podwyżkę albo he's looking for true love. On szuka prawdziwej miłości. Więc look for ma takie najbardziej uniwersalne zastosowanie, jeśli chcemy użyć słówka szukać. Jeśli chodzi o search, tutaj już search użyjemy bardziej w takim znaczeniu właśnie przeszukiwać. Tak jak na przykład tutaj mieliśmy w naszej lekcji dzisiaj przeszukiwać dom, tak? Pan policjant tutaj o tym wspomniał i użył słówka search. I jeśli użyjemy search jako właśnie przeszukiwać, to tutaj zobaczcie, o na przykład tu też mamy przykład. They searched my house, czyli oni przeszukali mój dom. Albo the police will search you, przeszuka ciebie. Tutaj nie używamy for. Ale możemy też użyć search jako właśnie szukać, podobnie jak look for i wtedy możemy użyć search razem ze słówkiem for. I'm searching for my pen, tak? Czyli tutaj właściwie search for i look for są synonimami. Jedynie, że w słówku search jest
też zawsze coś takiego, że to jest takie dokładne poszukiwanie, okay? Bardziej dokładne niż look for. Czyli właśnie tak, na przykład właśnie badać, przebadać, przeszukać, przeanalizować, wyszukać na przykład informacje. Okay? Więc możecie sobie tutaj później przejść. Ja może tutaj linki do tych zakładek zostawię pod filmem. Możecie sobie tutaj te wszystkie przykłady poczytać dokładnie. I jeszcze jest słówko seek. I tutaj już jest znaczna dosyć różnica między look for i search. Bo jeśli chodzi o seek, to nie używamy go, jeśli mówimy, nie używamy go, jeśli mówimy o szukaniu przedmiotów fizycznych. Używamy go tylko z takimi słówkami abstrakcyjnymi. Co to znaczy? Czyli na przykład szukam pomocy, tak? Pomoc to nie jest nic fizycznego. Szukam jakiegoś rozwiązania. Albo właśnie też w znaczeniu ubiegać się, dążyć do czegoś. Na przykład tutaj mamy, do you seek glory and money, tak? Czy dążysz do chwały i pieniędzy, czy szukasz chwały i pieniędzy, okay? Albo na przykład we try to seek a peaceful solution, czyli staramy się dążyć do pokojowego rozwiązania. Czyli seek, pamiętajcie, nie używamy z żadnymi rzeczami namacalnymi, z żadnymi fizycznymi przedmiotami, tylko właśnie szukamy na przykład właśnie tam, tutaj awansu, tak, czy tam jakiegoś rozwiązania, pomocy, azylu, często też jest właśnie używane w takich zdaniach. Też zachęcam Was, żebyście sobie tutaj przeanalizowali te zdania, poćwiczyli też wymowę, bo zobaczcie, możecie sobie nacisnąć. I think she seeks confrontation with me. I powtórzyć po prostu, tak? Więc tutaj sobie to wszystko przejrzyjcie. Czyli pamiętajcie, jeszcze raz, look for jest takie bardzo ogólne, jeśli po prostu próbujemy coś znaleźć, tak? I wtedy mówimy, że szukam czegoś. Search, tutaj już jest search używane nie tylko jako szukać, ale też wyszukiwać, przeszukiwać, poszukiwać albo badać coś, więc jest bardziej takie dokładniejsze niż look for. I seek to jest szukać, ale takich rzeczy nienamacalnych, tak? Na przykład właśnie pomocy. I pamiętajcie, zobaczcie, tu mamy taką informację też, że czasownika seek nie łączymy z for, ok? Czyli po prostu seek help. Dobrze. Mam nadzieję, że tutaj to moje wyjaśnienie pomogło zrozumieć właśnie różnicę między tymi słówkami. Ale wróćmy sobie jeszcze tutaj do naszego tutaj pozbywać się, tak, naszego słówka get rid of. I chciałabym, żebyście napisali w komentarzu what do people usually try to get rid of, czyli czego ludzie zazwyczaj próbują się pozbyć. Pomyślcie, co Wam przychodzi do głowy i napiszcie po jakimś przykładzie w komentarzu. Dziękuję Wam już za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach. Jeśli macie też ochotę pouczyć się ze mną do egzaminu ósmoklasisty, to zachęcam Was do zapoznania się ze szczegółami kursu, który przygotowałam. Link do szczegółów tego kursu znajdziecie pod filmem. Cześć!